właśnie po całym dniu wracam do domu, dochodzi godzina 19 i powiem Wam, że mam ochotę na sernik. Wstąpiłam do kawiarni Sernik w Koronce. Mają tak pyszne tarty i serniki, polecam Wam, jak mieszkacie w Dębicy lub w okolicach, albo chcecie się napić wyjątkowej i pysznej kawy oraz zjeść coś słodkiego. My właśnie idziemy do lekarza, ale dzieci, mówię Ci, że te ucho jest po prostu strasznie wrażliwe. Marciu, jak już będziemy, to sprawdzimy ucho. Okej. Okay. I tak idziemy, jesteśmy umówieni na 16:10. Mamy jeszcze 40 minut, ale spokojnie zejdziemy. Oto niedaleko pani doktor przyjmuje Weroniki na Wielopolskiej. Ja znowu mam kolkę, ale nie boli tak strasznie jak ostatnim razem. Nie, wam powiem tak, Weronika jak musi wyjść z domu, to dla niej to jest jak kara. I nieważne gdzie jedziemy, ona się widziała w domu, w pokoju. Bawiła się, grała, ewentualnie jeszcze basen. Jeszcze basen jest ujęty i tyle. Słyszycie, jak jest głośno? Maszyna kula sprząta ulicę, jeździ. No właśnie. O matko, jaki bałagan. Jesteś niedaleko mechanika. Wkładają nowe chodniki z kostki brukowej. Przyszłyśmy pod muszle, myślałyśmy, że jakaś taksówka stoi, bo mamy trochę zakupów. Ciasto też, reklamówki z warzywami, tu też kosz z zakupami, tutaj też zakupy. I powiem Wam, że lipa, nie ma taksówki, chyba że pan policjant nas podwiezie z panią policjantką, fajnie by było. Jesteśmy już w domu, moja mama poszła do Biedronki, bo skończył się płyn do mycia naczyń, tam jeszcze kilka innych rzeczy chciała kupić, bo jutro niedziela niehandlowa. A pokażę Wam, co udało mi się kupić w papierniczym, w chińskim i ręczniki, może od nich zacznę, w sklepie Eurofirany. Nie wiem, czy to jest sklep, który mieści się w całej Polsce, czy tylko tutaj u nas na Podkarpaciu, bo na pewno ten sklep mijałam, jak byłam w Galerii Rzeszów wraz z Dominikiem i z Weroniką. I w tym sklepie spotkałam przepiękne ręczniki. Moja mama weszła sobie sprawdzić, czy mają jakieś ładne tacki, tacki na stół, ale nic się jej nie spodobało, a ja wykukałam te dwa ręczniki. To będą ręczniki oczywiście mojej Weronisi. Pierwszy jest ze słonikiem, który trzyma trąbę do góry, ma taką śliczną tiulową różową sukieneczkę, a drugi to balerinka, która również ma sukieneczkę fioletowo-różową. Prześliczne te ręczniki. I zaraz, ten tutaj z balerinką kosztował 43,50, a ze słonikiem 36,80. Drogie, ale gatunkowo naprawdę bardzo dobre. I to będą ręczniki, które powędrują do Dublina i będą to tylko i wyłącznie ręczniki Weroniczki. Co jeszcze kupiłam? W papierniczym kupiłam takie styropianowe kulki do glutów. Werka takie kulki chciała już jakiś czas temu, nigdzie nie spotkałam, a tu dzisiaj proszę, wchodzę, w sumie tak naprawdę to weszła moja mama kupić sobie teczki, takie zwykłe białe teczki, żeby sobie posortować wszystkie rachunki, wszystkie dokumenty, papiery, a ja znalazłam właśnie takie kulki, kupiłam jej fioletowe, żółte, ona jeszcze nie widziała, bo jej nie ma, bo dzisiaj nocowała u cioci, ale jak wróci, to jej pokażę. Kupiłam jej również PukaPad, taki zeszyt do szkoły. Ona miała taki sam zeszyt w tamtym roku. Bardzo się sprawdzał, była zadowolona, bo sobie podzieliła go na różne przedmioty, podzieliła sobie go również na brudnopis i cały rok z niego korzystała, więc jej kupiłam, bo były niebieskie i właśnie takie pomarańczowo-różowe. Ten kolor mi się bardzo spodobał i to był ostatni. U nas są takie same, w takiej samej cenie, więc włożę do paczki, po prostu wyślę, zanim wylecimy z Polski. Taśma do pakowania paczek, bo ostatnio mi się skończyła. Moje ulubione długopisy już od lat, słuchajcie, od podstawówki. To jest marka Pentel. Bardzo je lubię, kupiłam sobie niebieski, kupiłam sobie czarny. U nas tych długopisów nigdzie nie widziałam w Irlandii. Dwie koperty, ponieważ będę wysyłać, o mój włos, bo tu moje gumki leżą, będę wysyłać kokardę Jojosiwa i puszynowy długopis, więc kupiłam sobie dwie koperty. A w chińskim kupiłam tak. Zwykłe czarne gumki do włosów, bo Weronika ostatnio pogubiła wszystkie gumki. Ja tutaj mam dwie swoje, a Weronika ma tylko jedną. Kupiłam również jej takie gluty, tutaj jakaś cytrynka, tutaj również coś takiego za 2,5 zł. Kupiłam jej taką kulkę, coś jak meshball, ale to zobaczycie wszystko w filmie, co my z tym zrobimy. A od znajomej usłyszałam, że jest guma plastyczna w chińskim i kupiłam jej różne kolory. Zieloną, kupiłam jej pomarańczową, kupiłam jej szarą, kupiłam jej fioletową i jedna pomarańczowa powędruje do kuzynki, do Oliwii. Tak zaraz odłożę na bok. A Weronika z tego, co wczoraj wspominała, to będzie chciała ją na kanale przetestować, także zobaczymy, jak rozpakujemy, jak ona wygląda, czy można z niej lepić, czy to jest coś jak plastylina, tylko bardziej plastyczne. No nie wiem.
zobaczymy. I to wszystko. Dzisiaj po południu Werka do mnie mówi tak: ciociu, w poniedziałek mają być fajne rzeczy do szkoły w Biedronce. Ja mówię, pójdę dzisiaj, bo ostatnio wyłożyli dzień wcześniej i rano nie było, na drugi dzień nie było już żadnego wybory. Powiem wam, że dużo fajnych rzeczy do jej kupiłam. A jeszcze teraz szukamy okularów dla mojej mamy do czytania. Te czarne, ładne. Ładne, ładnie ci w nich. O, moja mama właśnie mierzy taki kształt. Ładne do twarzy ci. O, ktoś do mnie dzwoni. Ktoś do mnie dzwoni. Dzwoni do mnie siostra. Ulubiona zupa mojego taty. I właśnie moja mama stwierdziła, że robiła kilka razy, ale jej nie wyszła i kupuje na próbę zupę rodzinną, zalewajka. Ja nie za bardzo, to nie jest zupa, którą ja zjem. Ja w ogóle jakoś nie przepadam za zupami. Ale widzę, że zakup będzie poczyniony. Szybki hol zakupowy w progu, w drzwiach. Ponieważ przyszłam z Biedronki, wysypałam wszystko z reklamówki, żeby już nie wchodzić do mieszkania, to wzięłam ze sobą tą samą reklamówkę, bo nie będę kupować reklamówek, bo w domu są mi torby i są cztery reklamówki, także po co przynosić do domu plastik. W Biedronce kupiłyśmy tak, papier toaletowy, który jest rewelacyjny. Tutaj przeróżne rzeczy do szkoły dla Werki, o które mnie poprosiła. Wspominała mi, żebym pilnowała i jak coś będzie, to jej kupiła. Ona wcześniej pokazała, bo mamy też gazetkę w domu. Nie będę wam tego pokazywać, ona wam to wszystko pokaże. Że na pewno w filmie jutro wraca. Jak będzie miała ochotę, to nagra jutro, a jakie to poniedzieli. Kupiłam również koktajl smoothie z owocami tropikalnymi. Najlepsze jakie piłam, mam jeszcze leśne, nie próbowałam, spróbuję, dam wam znać. Moja mama w Biedrze kupiła sobie koszyczki, dwa mniejsze i trzy albo cztery. Cztery większe z myślą do lodówki, żeby sobie powkładać do dużej szuflady na samym dole i tam właśnie trzymać warzywa i owoce. Ja wiem, że nie warzywa, owoce powinno się trzymać w mieszkaniu, ale słuchajcie, włożymy tylko, nie wiem, banany, brzoskwinie czy nektarynki do miseczki w kuchni, zaraz jest pełno owocówek, więc składamy do lodówki, a jak w ciągu dnia otwieramy lodówkę, to też wyjmujemy kilka owoców, żeby po prostu nabrały temperatury pokojowej, a nie były takie zimne prosto z lodówki. W jubilatce kupiłam, ale to nie dla mnie, mam nadzieję, że będą smakować, bruschetty. Kupiłam również coś w butelce dla dorosłych, Monte. Kupiłam sosy pieczeniowe ciemne i moja mama kupiła sobie tak, zalewajkę, o której wam wspominałam. Szmatkę z mikrofibry, która przeznaczona jest do powierzchni szklanych z myślą o lodówce. Jeżeli ktoś z was ma czarną lodówkę, bardzo proszę, niech mi napisze w komentarzu albo wiadomości prywatnej, jak woli, jak ją czyści, bo na naszej czarnej lodówce są takie ślady od paluchów, od rąk, od wszystkiego i co gorsze, nie jesteśmy w stanie tego wyczyścić. Chyba znacie jakiś dobry środek, który możemy bezpiecznie używać, to nam napiszcie. A czyścimy ją, słuchajcie, nawet 4-5 razy dziennie. Także spróbujemy, zobaczę, jak się sprawdzi ta szmatka. Moja mama jeszcze kupiła sobie takie właśnie ściereczki gąbczaste do kuchni, które są super, a w szczególności jak macie zwierzaka, to takie ściereczki w kuchni są najlepsze, bo sierść się nie wbija i nie zostaje, tylko się ładnie wypukuje. I tutaj jeszcze moja mama kupiła Weruni Cheetosy ketchupowe i kolejne, ostatnie już, serowe. Cześć! Za kilka dni z Weroniką wyjeżdżamy na krótkie wakacje, a ja zorientowałam się, że oprócz tej piżamy, którą zabrałam z Dublina, ta na szeleczkach z mini, nie mam dla niej piżamki, a jest ciepło. No to już może nie są tak ciepłe, jak były w lipcu, ale nadal jest ciepło jeszcze w mieszkaniu, które się w ciągu dnia nagrzewa od słońca i doszłam do wniosku, że muszę jej kupić jeszcze jedną piżamkę, także kupiłam jej w Reserve. Piżama kosztowała początkowo 39,99, a ja zapłaciłam 29,99, 10 zł taniej. Wzięłam ją w rozmiarze 122-128 cm, ponieważ Weronika, ona jest drobna dziewczynka, jakbym wzięła większą, to ta piżama by z niej spadła, a koszulka byłaby za długa. Tutaj mam jeszcze swoją sukienkę, którą ubrałam do sklepu, także zaraz dorzucę do prania, odmetkuję piżamkę i też ją wypiorę, żeby była świeża i czyściutka przed wyjazdem na krótkie wakacje. Ale gdzie, to nic wam nie zdradzamy, bo chcemy ten czas spędzić po prostu sami. Była dzisiaj u mnie koleżanka na kawie i przyniosła mi sukienkę. Wcześniej napisałam wiadomość: Aga, mam ładną sukienkę, ale niestety jest na mnie za mała, czy byś nie chciała? Ja mówię, przy niej zobaczę, spróbuję, jak mi się spodoba, będzie leżeć ok, to sobie zostawię. No i właśnie przyniosła przed chwilą,
przymierzyłam, powiem wam, że jest przepiękna, fajny materiał. To jest podobny materiał jak te moje dwie, które kupiłam w tym roku w Penysie, czarną i różową, i one mają motywy kwiatów. Tutaj też właśnie kolor musztardowy i motywy kwiatów biało-czarne. Kolorystyka jest przepiękna, ale moje nie mają właśnie tutaj takich troczków, które zakończone są frędzelkami z jednej i z drugiej strony. Nie ma tych moich sukienek, to wam pokażę, ale chyba nie, one są wyprane i czekają na prasowanie. Nie, nie ma tutaj. O, to jest coś podobnego, właśnie materiał jak ten, tylko że inny troszeczkę fason i kolor. Nie ma. Niestety sukienki są wyprane i do prasowania, a znowu decha.